Droga wspólnoto seminaryjna z księdzem rektorem i dyrektorem Instytutu na czele. Stając na progu kolejnego roku formacyjnego, zadajemy sobie pytanie, co nas czeka? Gdy chodzi o czas wojny, to zderzamy się z wielką niewiadomą, a zarazem z nadzieją szybkiego jej zakończenia, o co codziennie się modlimy i czego wszyscy pragniemy. Gdy chodzi o czas kształtowania swego charakteru, to wsłuchujemy się w pouczenie, jakie daje nam święty Józef Bilczewski, ukazując wielką potrzebę kształtowania sumienia, pozwalającego nie tylko formować siebie, ale również ukazywać innym, jak chrześcijanin powinien patrzeć na siebie i świat. Pisał o tym w liście pasterskim, jaki skierował do wiernych na początku I wojny światowej, kiedy strach i niepewność burzyły zwyczajne ludzkie życie oraz zniszczyło sumienia. W tym niezwykłym czasie przypominał, że sumienie to jest głos wewnętrzny, który wskazuje człowiekowi, co jest w danej chwili jego obowiązkiem moralnym. Mówi on, ten obowiązek moralny to działaj tak, bo to moralnie dobre i w tych okolicznościach, w jakich się znajdujesz, to jest twoją powinnością, tamtego nie czyń, ponieważ jest złem. Za tym pouczeniem idzie druga czynność sumienia. Widzi ono, kontroluje, czy o ile do jego nakazu lub rady się stosujemy. Wreszcie sumienie wyrokuje. Obrałeś dobro, otrzymujesz dobro. To jest wewnętrzne zadowolenie, radość, pokój. Obrałeś zło, otrzymujesz wewnętrzny niesmak, smutek, udręczenie. I dalej pisze święty Józef Bilczewski, że sumienie przed uczynkiem jest nauczycielem. W czasie uczynku jest świadkiem, po uczynku sędzią. To oto spojrzenie naszego świętego patrona przywołuję i przypominam nam wszystkim. Formacja seminaryjna ma kształtować sumienie, a co za tym idzie, prawdziwą moralną postawę oceny swego życia. Ma kształtować patrzenie nasze, abyśmy umieli oddzielać w naszym życiu dobro od zła, skłaniając się ku dobru, bo to w nim można dostrzec Pana Boga. Dzisiaj potrzeba ludzi sumienia, czyli ludzi prawdziwie nazywających zło złem, a dobro dobrem. I to jest moje pierwsze przesłanie, jakie na progu nowego roku formacyjnego pozostawiam. Wypływa ono nie tylko z potrzeby chwili, ale przede wszystkim z powołania, jakim obdarował nas Pan Jezus. Drugie przesłanie wypływa z dzisiejszej liturgii słowa. Słyszy je każdy katolik na całym świecie. Słyszy je również Ty. Jest ono dopełnieniem wypowiedzi o sumieniu, jaką dał nam dzisiaj święty Józef Bilczewski. W liście do Tesaloniczan święty Paweł apostoł powiedział do nas: zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. Odnosząc te słowa do rzeczywistości życia seminaryjnego, należy przypomnieć, że seminarium to nie ja i oni, ale seminarium to my. Będzie ono takim, jakim my jesteśmy. Będzie żyło takimi wartościami, jakimi my żyjemy. Będzie wspólnotą jednego domu,
Bożego domu, gdy wzajemnie będziemy się budowali w wierze. Stanie się tak, gdy spełnią się w nas słowa psalmisty. Pan moim światłem i zbawieniem moim, aby każdy z nas stał się mężny, nabrał odwagi, by wiara była żywa i w niej trwało wyczekiwanie na spotkanie z Panem. Zatem seminarium to miejsce głębszego odkrywania Pana Boga i poznawania Go. Ma się to stawać po to, aby poprzez nas świecił Jezus i w ten sposób stawał się zbudowaniem dla innych. W Ewangelii natomiast usłyszeliśmy, zdumiewali się Jego nauką, gdyż Słowo Jego było pełne mocy. Postawmy pytanie. Skąd wzięła się ta moc Słowa? Oczywiście z mądrości Syna Bożego. Skąd weźmie się moc naszego Słowa? Też z mądrości Syna Bożego, którą poznając i zgłębiając damy innym. To jest zadanie wypływające z powołania naszego. Moi drodzy, kładę dzisiaj przed wami sumienie i mądrość Bożą. Niech sumienie daje tobie prawdziwość oceny drogi, jaką podążasz, abyś wiedział, czy idziesz z Jezusem, czy obok Niego. Czy widzisz tak jak On, czy widzisz inaczej. Sumienie karmi się prawdą i ona daje mu jasność oceny. Zatem niech mądrość Boża będzie pokarmem dla twego sumienia, abyś dzisiaj był dla wspólnoty seminaryjnej światłem wiary, a kiedyś jako kapłan błyszczał przed ludźmi nie mądrością świata, bo ta jest zmienna, ale potęgą Słowa, czyli potęgą Boga, bo jak stwierdza święty Jan Apostoł, Bogiem było Słowo. W tym odpowiedzialnym dziele niech wspiera was święty Józef Bilczewski i prowadzi Maryja, która nie zmarnowała swego powołania, lecz wypełniła je według nie swojej woli, ale woli Boga.